Dzień dobry widzowie kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam samochód marki, której jeszcze nigdy nie miałem. Jest to Daihatsu Terios drugiej generacji. Na początku powiem Wam, że ogólnie zastanawiałem się, czy podjąłem dobrą decyzję, że go kupiłem, ale jak ten samochód już tutaj miałem w kraju, stwierdziłem, że podjąłem bardzo dobrą decyzję, że go kupiłem, bo ten samochód jak na pojazd, czy tutaj, który reprezentuje taką segment małego SUV-ka, z napędem na 4 koła, jest bardzo, bardzo ładnie utrzymany. Powiem tak, że takie samochody bardzo często są użytkowane w niezbyt takich dobrych warunkach i często potrafią być zużyte, podrapane, zardzewniałe i po prostu poobijane. Ten samochodzik naprawdę trzyma się bardzo ładnie, co myślę, że widzicie też również na zdjęciach. Nawet lakier jest fajnie utrzymany. A powodem tego może być to, że pochodzi od pierwszego właściciela, od nowości. No i przy okazji też jest bezwypadkowy. I jak dobrze pamiętam, cały rak jest w oryginale. Oczywiście tu Wam go zmierzę. A teraz powiem o takich suchych faktach. Jest to pierwszy rok, data rejestracji 2009 rok, grudzień. Mamy tu silnik benzynowy 1.5, 8-15 lat i przebieg 182 tysiące, więc według mnie bardzo mały. O tym już właścicielu wspomniałem. Napęd sprawny, na 4 koła, ładnie pracuje. Mi się ten lakier bardzo podoba. Powiem Wam szczerze, troszeczkę kojarzy się z Aston Martinem, jest bardzo elegancki. No i fajnie też łączy się z tymi srebrnymi nakładkami. Wyposażenie fajne, przyciemniane szyby, relingi. No i też ładnie utrzymane, niepodrapane alufelki. No jeszcze przejdźmy sobie do technikali. Samochód, marka bardziej niedoceniana u nas w kraju, ponieważ ludzie nie wiedzą, że jest częścią koncernu Toyota Group. Czyli tak naprawdę kupujecie taniej Toyotę w wielu zbożonych momentach, na przykład do RAV4. Widać to bardzo od ręki po wnętrzu, po elementach takich z zawieszenia i z innych rzeczy, że jest to dokładnie wyprodukowane w tej samej fabryce. Dostajecie jakość Toyoty dużo taniej, więc jak ktoś szuka takich samochodów oferujących wysoką wartość do rozsądnej ceny, to jak najbardziej polecam co Daihatsu. No przy okazji jeszcze wspomnę, że też jest bardzo ładnie utrzymane pod względem korozji, bo nie jest zgnity. Co jeszcze wiele osób lubi przy wozach 4x4, wiele osób lubi hak. I tutaj mamy hak, fajnie jest pomyślany, bo jest daleko, wystaje od auta i ładnie można podpiąć wygodnie przyczepkę. Co jeszcze mi się bardzo zawsze w tych samochodach podobały, te wielkie napisy i te koła zapasowe na klapach. Kiedyś byłem dzieciakiem, miałem zeszyt w jeepy tak zwane, to już wiedziałem, że jest lepszy jak ma ten taki właśnie ciekawy feature i mi się to podoba. Nawet fajnie, zobaczcie, że jest ładnie polakierowana, a z tyłu ma taką jeszcze jakby skórkę. O, proszę. Dobrze to wygląda i od razu Wam pokażę, że pomyśleli, że fajnie się otwiera ta przegroda tutaj. Że nie jest to otwierane do góry lub na bok. No i ogólnie ładnie, taki sympatyczny jest to samochodzik. Myślę, że rodzina, która potrzebuje takiego wozu, spokojnie może zastąpić sobie hatchbacka takim autkiem jak to. Technicznie bardzo ładne opony, też takie opony pokażę Wam troszeczkę, żeby po jakiejś może bardziej gruntowej drodze pojechać, stworzone do takich samochodów. Ładne tarcze, ładne klocki, 100% sprawna klimatyzacja, silnik nieulany, suchy, no i silnik oczywiście zrobiony wzdłuż, aby wygodniej było Wam, znaczy żeby wygodniej producentowi było oczywiście rozplanować napęd na 4 koła, który sobie możecie dołączyć z przycisku. Czy coś jeszcze miałem Wam powiedzieć? No nie wiem. Mi się podoba ten samochód. Cieszę się, że go mam. Myślę, że następny nabywca też będzie z niego zadowolony. To już widzowie. Nagrywamy sobie wnętrze. Jak ktoś kojarzy tapicerki, to na pewno widział taką tapicerkę w Yarisach, Corollach i jeszcze innych autach. Ogólnie spojrzycie na ten pojazd, widać, że jest to tak naprawdę wszystko z fabryki Toyota, z tyłu oczywiście ISOFIX-y, no i te fotele mają taki fajny feature, że możecie je po prostu tak jakby całe odstawić, jakbyście mieli fotel w maluchu do przodu i ładować sobie rzeczy na tył. No ale przejdźmy tutaj do boczku, boczek standardowy, z dobrym trzymaniem ręki, jak rękę ustawicie sobie tego, kto siedził po wertepach, można się trzymać, jak też widać jest miejsce na jakiś kubeczek, deska, zobaczcie, króciutka, wąziutka, nie wiem czy to tak widać.
na kamerze, ale naprawdę dzięki temu zyskujecie taką przestrzeń dla pasażera. Tutaj standard, dalej widać elementy absolutnie z Toyoty, takie same są w Yarisie. Pokrętła do automatycznej, sprawnej klimatyzacji, radyjko też działa. Co tu jeszcze mamy z ciekawszych, nieoczywistych rzeczy? Proszę bardzo, AUX, nie ma ostrości, mamy ostrość. Podgrzewanie nie całej szyby, tylko podgrzewanie przedniej wycieraczki. To też się naprawdę przydaje, żeby ta guma się nie zużywała. Podgrzewany prawy, lewy fotel. Przechodzimy sobie na środek. Widzicie sobie przebieg 182 tysiące. Zegary też toyotowskie. To jest bardzo toyotowskie. Widać, że po prostu taki sam przycisk możecie mieć w jakichś innych pojazdach tego koncernu. Kierownica prezentuje się tak. No i to, za co powinien dostać w Toyocie naprawdę podwyżkę. Uwielbiam, jak są tak zamykane kratki, nie musicie tego czyścić, tego kurzu. Możecie sobie go przeczyścić, zaraz zamknąć. Proste rozwiązania, bardzo fajne. No i tu macie włącznik od 4x4. Proszę bardzo, załączyło się, wyłączyło się elektryczny lusterka. Tu przyłącznik od komputera, który jest tutaj na środeczku. No i cóż, tu jeszcze jakiś schoweczek mamy. Boczek, spójrzcie, boczek ładny, cały. Tu cztery elektryczne szyby. No i też co mi się spodobało, fajne otwieranie od maski. Pomyśleli z tym bardzo dobrze. To jest takie, nie zepsuje się. Wy otworzycie maskę bez problemu, a nie jakieś tam dziwne rączki, które często się łamią. No i kierownica regulowana. Góra, przód i chyba do przodu. Nie, tylko do góra, dół. Ale tu się naprawdę da wygodnie rozciąć, siedzicie bardzo, ale to bardzo wysoko, patrzycie na wszystkich z góry. Parę airbagów, ABS-ów, no i takie standardy, wiadomo jak na ten rok produkcji. Cóż, o wozie chyba powiedziałem Wam wszystko, naprawdę według mnie przyjemne wnętrze na pojazd, który mógłbyś mieć cięższe życie. No i cóż, zadbane. A aucie to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to możecie zadać je przez komentarz, maila lub też moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Możecie również odezwać się do mnie przez moją stronę Automoto i tam zobaczyć, jakie auta mam wystawione. Jest to mavkarautomoto.pl. Pamiętajcie, że wszystkie samochody są opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli samochód nie macie jak go dostarczyć do siebie, w rozsądnych pieniądzach przywiozę go Wam na lawecie. No i cóż, jeżeli samochód film się sprzedał, a moje filmy Wam się podobają, mogę Wam poszukać podobnego lub jakiegoś innego. Cóż, to by było na tyle. Pozdrawiam i cześć.